Mateusz Kaniowski, razem z Mariusz Pudzianowski, witam serdecznie. Dzień dobry, cześć. Czy dla kogoś, kto ważył kiedyś tyle samo, to jest strach zawalczyć z gościem ważącym aż 30 kg więcej, bo w MMA to jest przepaść? Nie, nie jest to strach, dlatego że ja wiem, jak ten zawodnik się rusza i wiem, co to znaczy ważyć 130 kg. Moje początki takie były, że właśnie dostawałem zawodnika 110-115 kg, ja ważyłem 140, no i ten zawodnik ze mną robił, co chciał. To, że ja na 2 minuty byłem naprawdę niebezpieczny, no to, to nic nie znaczyło. A dzisiaj Mariusz potrafi w miarę boksować. Może wirtuozą boksu nie jestem, ale przyłożyć w łeb potrafię. No, nokauty były. Że beret spadnie. Jak potrzeba, dobrze obalam i doskonale. Ale inni zawodnicy wiedzą, że dobrze obalam. Jak już przewrócę, spod Mariusza ciężko jest wyjść. Musi być naprawdę dobry zawodnik MMA, żeby spode mnie wyszedł. No i na przykład Łukaszowi Jurkowskiemu jest bardzo dobrym zawodnikiem. No i ciężko mi spod tego Mariusza wyjść, a ważył raptem 2 kg mniej ode mnie. No i inni zawodnicy również, więc Mariusz sobie radzi już, no po 13 latach. Jedni powiedzą, że nie mam techniki, nie mam tego. Ja na tych treningach pracuję. Czasami nie pokazuję nawet 10% tego, co umiem, ale kiedy potrzeba, to wykorzystam to. Podobno najsilniejszą stroną Bombardiera mają być jego senegalskie zapasy. Czy to może jakkolwiek założyć zapasy w MMA? Zapasy typu wolne, typu klasyk, to nie MMA. Gdyby same zapasy wygrywały, to mistrzowie olimpijscy czy wicemistrzowie olimpijscy byliby już mistrzami świata. Gdyby siła w MMA wygrywała, to ja już powinienem być 5 razy mistrzem świata. Gdyby mistrzowie boksu byli najlepsi, to już by bokserzy byli mistrzami MMA. A tutaj jednak trochę trzeba boksu, trochę zapasów, trochę parteru, trochę wszystkiego, trochę gimnastyki jakiejś i wydolności, sprawności, akrobatyki i to jest dopiero dobry, kompletny zawodnik. No mi do tej kompletności dużo brakuje. Ja nigdy dobrym bokserem nie będę. Poboksować trochę potrafię, przyłożyć potrafię, w zapasach dobrze się czuję, przyklinczować mogę, przytrzymać. Jak potrzeba, to kotleta ubiję. Nie oszukujmy się. Stójka jest lepsza, zapasy są lepsze, klincz jest lepszy, wydolność jest lepsza. Gdzie szanse ma Bombardier? Nie lekceważyć tego przeciwnika. Muszę się bardzo dobrze pilnować. Kiedyś zlekceważyłem kogoś i bym się z ręką w nocniku obudził. No i KO by było, więc nigdy do samego końca nie mogę lekceważyć. Nie wiem, muszę być bardzo ostrożny. Nawet jeżeli to jest słaby zawodnik, trzeba się pilnować do samego końca i nie skreślam tego zawodnika, żeby czasami nie było niespodzianki. No tak, ale z drugiej strony Bombardier dopiero debiutuje. Się zastanawiam, dlaczego na samym początku kursy między wami były praktycznie takie same, teraz, bo konkurenci się poprawili, no jesteś przeogromnym faworytem. Czy ty też tak okiem eksperta, nie tylko zawodnika uważasz? Tego zawodnika troszeczkę mieliśmy więcej czasu na poznanie się. Oczywiście bukmacherzy wszyscy, ten wywiad jednak działa. Polacy bukmacherzy mają swoich ludzi w Senegalu. Podpatrują na salach treningowych we Francji, mają swoich, powiedzmy, ludzi. Ja mam swoich ludzi tu w Polsce, on był już troszeczkę czasu w Polsce, więc podpatrywałem go. On wystarczy, że obejrzał moje wszystkie 24 walki, obejrzał moje social media, jeżeli mu się chciało i lekcje dobrze odrobił, no to wiedział, co potrafię, co, gdzie, jak, kiedy. Ale to jest żadna tajemnica. Łukasz Jurkowski doskonale wiedział, jak obalam, kiedy obalam, jak kontroluję, jak boksuję. Wchodzimy do klatki, a tam tylko co wyobraźnia pozwoli. Ostatnie pytanie. Krzysztof Radzikowski przychodzi ze strongmanów do MMA. Czy on może zrobić karierę? Nie wiem, trudno mi ocenić, ale od razu mogę powiedzieć w ten sposób. Ja już ten etap przeszedłem. No ja już jestem 13 lat. On dopiero raczkuje do nie tak dawno, może 4-5 miesięcy temu jeszcze startował w tych zawodach, gdzie waży 145 kg i pod tą skórą cały czas będą włókna siłowe. Włókno siłowe jest to zupełnie inne włókno niż włókno wytrzymałościowe. MMA a strongman, podnoszenie ciężarów, są to dwa przeciwstawne sporty. Ja, żeby wytrzymać 2 rundy, wtedy były 2 rundy plus 3 dogrywki, potrzebowałem 6-7 lat ciężkiej pracy. Wszyscy wiedzą, że ja nie jestem jakimś tam lajkiem, który tylko mówi, pokazuje i nie trenuje. Ja naprawdę się katowałem i ten organizm nie oddawał, bo na to trzeba czasu. Na wszystko trzeba czasu. Na te przemiany organizmu ze sportu siłowego na sporty wytrzymałościowe trzeba czasu. Żeby walczyć 3 rundy po 5 minut, ja potrzebowałem prawie 10 lat. I mimo to, że ja chciałem, głowa chciała, ciało nie pozwalało, bo włókna nie pozwalały, więc jeżeli będzie szło, mój pełen dystans wytrzyma, życzę mu powodzenia. A dodatkowo, na treningu można się bić, ale gdy wchodzimy do klatki i rzeczywista gala jest, adrenalina, stres, emocje dochodzą i wtedy czar pryska. A ja wiem, co to znaczy, było mamo, ratuj, jedną rundę zrobiłem, a do drugiej zastanawiałem się, czy ja wyjdę. Po tym, co powiedziałeś, zaczynam się zastanawiać, czy Bombardier ma jakiekolwiek szanse wytrzymać 15 minut, bo jego ciało też jest jeszcze nieprzystosowane. Zostawmy to jutro. Na jutro. Zobaczymy, jak to wszystko będzie. No fajnie byłoby szybko wygrać. No chciałbym, to byłoby po prostu no, szczyt marzeń. Taki ale... jak na Gracie?
Fajnie, fajnie by to było. Zobaczymy to, co przeciwnik będzie dyktował, tak będziemy walczyć. To nie ma co tutaj planować. Czasami ten game plan od razu wchodzisz do klatki, klatka się zamyka, delikatne potknięcie i czar pryska. Jutro klatka zweryfikuje mnie. Życzę tego, żeby ten beret mu spadł. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.